Jeżeli w 2020 roku, który minął, przypominam tym, którzy spali nieco dłużej po Sylwestrze, baliście się, że w 2021 roboty przejmą kontrolę nad światem, a my staniemy się ich nawozem, to być może wasze obawy są słuszne, ale zanim to nastąpi, roboty wystąpią w Mam Talent. A serio mówiąc, mam nadzieję, że podobnie jak roboty z Boston Dynamics weszliście w 2021 tanecznym krokiem, jeżeli nie, to piąteczka. Smutasy muszą trzymać się razem. Dobry wieczór. Czy firmy produkujące konsole wiedzą, że ich produkty się grzeją? Myślę, że tak. Czy coś z tym robią? Grilla na przykład? Nie. Dlatego nic dziwnego, że na rynek musi wejść KFC. Konsola KFC najpierw wyglądała na żart. W sumie to nadal tak wygląda, ale jest to żart coraz bardziej wyrafinowany. Przedstawiciele KFC twierdzą, że konsola naprawdę istnieje. Na stronie produktu możecie z kolei poczytać o podzespołach i dowiedzieć się, jak działa ta szuflada, dzięki której panierowany kurczak ma nigdy nie wystygnąć. Ale to nadal brzmi jak żart, tylko trochę przeciągnięty. No bo rzeczywistość. Konsole się grzeją. KFC. Wykorzystajmy to do podgrzewania kurczaka. I w tym momencie żart powinien się skończyć. I może się skończył, ale pewności nie ma. Ten facet twierdzi, że konsola KFC ma sens i że będzie skutecznie podgrzewać kurczaka, ponieważ sprawdził, że lampy podgrzewające jedzenie utrzymują je w temperaturze około 60 stopni Celsjusza, a karty graficzne potrafią się nagrzać podczas grania do 70 stopni. I ta tacka w konsoli na kurczaka jest szklana, więc tłuszcz nie będzie skapywał na podzespoły. Fakt, że ktokolwiek się w ogóle nad tym zastanawia i nagrywa o tym filmy, jest niesamowitym sukcesem KFC. I nie zdziwię się, jeżeli rzeczywiście będzie można tę konsolę zamówić. I zamiast subskrypcji na gry będzie subskrypcja na kurczaki. Bo dlaczego tylko pady mają być pokryte tłuszczem? Czas pokryć tłuszczem również konsolę. Skoro o dziwnych rzeczach mowa. Dla mnie rok 2020 skończył się sukcesem. Otrzymałem nagrodę za najlepszy program o nowych technologiach Best Stream Awards, którego finał pod koniec grudnia był transmitowany na kanale Maćka Orłosia. Nie wiem, czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, jak wyglądają takie konkursy. Większość tego typu konkursów. Żeby wziąć w nich udział, najpierw się trzeba zgłosić. Czyli najpierw jako twórca dostajesz taki mail pod tytułem: siema, twoje filmy są takie super, zgłoś się do naszego konkursu, wygrasz nagrodę. No i część ludzi zgłasza i potem mówi o tym swoim widzom i potem nakłania tych widzów, żeby głosowali. No i moim zdaniem to jest takie nie do końca potrzebne, bo w sumie najlepiej na tym wychodzi organizator tego konkursu, który z reguły jest mniej znany podczas pierwszej edycji niż wszyscy twórcy. Więc ci twórcy robią temu organizatorowi darmową reklamę, no a poza tym to jest nikomu niepotrzebne. Ale to jest moje zdanie, ja się mogę do takich konkursów nie zgłaszać. No i super, nie zgłaszam się, dzięki temu nie zawracają mi głowy. Ale w Best Stream Awards było inaczej. Tam się nie zgłaszałem, a i tak zostałem nominowany. No i skoro już zostałem nominowany, to mogłem was poprosić o oddawanie głosów, no ale to byłoby bez sensu, bo znowu ten, kto bardziej naciągnie swoich widzów na głosowanie, ten wygrywa. Więc tego nie zrobiłem, a i tak wygrałem. I tu mógłbym postawić kropkę i zakończyć tę przydługawą historię, gdyby nie fakt, że moje zwycięstwo ogłosił Zbyszek Urbański, który od lat mnie serdecznie nie znosi, co nie jest chyba wielką tajemnicą. A na pewno nie jest tajemnicą w branży. Ta niechęć wzięła się stąd, że kiedy Zbyszek skończył swoją przygodę z TVN Turbo w programie Gadżet, to chwilę później ja rozpocząłem swoją przygodę z TVN Turbo w programie Nowy Gadżet. No i Zbyszkowi wydawało się, że ja zawiązałem spisek z ludźmi z TVN-u, których wcześniej nie znałem, żeby go z tej telewizji wyrzucić. No i taką wersję wydarzeń opowiadał wielu osobom, również tym, których ja nie znałem. No a później ja się trochę z niego nabijałem, jak występował chyba w Onecie, bo naprawdę mnie to śmieszyło. Jak śpiewał do odkurzacza, albo porównywał go do dzięcioła. Jak taki dzięciołek wiosenny, no co? I choć część osób twierdzi, że to ja byłem obmawiany, to wydaje mi się, że jednak bywałem też zły dla Zbyszka. Ale w 2019 roku Zbyszek był zły dla samego siebie i dla innych ludzi z branży. Ponieważ z jakiegoś powodu w swoich filmach, zamiast mówić swoimi słowami, czytał recenzje innych ludzi jako swoje. Proceder trwał długo, ale w końcu wyszedł na jaw. Nie wspominałem tutaj chyba nigdy o tym, bo to było dla mnie takie kopanie leżącego. No to niezły z ciebie hipokryta, możecie powiedzieć. Skoro w 2019 nie powiedziałeś, ale wyciągasz coś w 2021. No chciałem, musiałem chyba to powiedzieć, żebyście zrozumieli mój odbiór tych gratulacji. Jak bardzo byłem w szoku, kiedy to widziałem. To był najbardziej dziwny i absurdalny moment 2020 roku dla mnie.
I szczerze mówiąc nadal jestem w szoku, ale domyślam się, że jesteście już tym trochę znudzeni, więc wszystkiego dobrego Maćku, trzymam kciuki za rozwój kanału, dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Natomiast gratulacje Zbigniewa będą się pojawiały na tym kanale tak długo, aż dostanę sądowny zakaz ich używania. Albo mi się znudzą. Co może się wydarzyć szybciej? Kuba, gratuluję! Trzymaj tak dalej! Dziękuję! Będę! Jak Xiaomi będę! Xiaomi! 350 tysięcy sztuk ich najnowszego smartfona Mi 11 sprzedało się w ciągu 5 minut. 350 sztuk w 5 minut. Ale w Chinach. Więc biorąc pod uwagę, że Chiny nadal mają miliard i 400 milion... 1,4 miliarda ludności, to 350 tysięcy to jest 0,25%. 0,25 promila, czyli gdybyśmy to przełożyli na Polskę, zakładając, że Polska ma 38 milionów obywateli, to byśmy mieli 9,5 tysiąca zamówień w 5 minut. No to 9,5 tysiąca sprzedanych smartfonów w 5 minut, no w sumie jak na Polskę to nie jest też mało, to robi wrażenie. Ale nie robi takiego, że wow, głowa wybucha, bo niektórzy czekają na 11 Pro. Bo 11 Pro razem z Mi 11 nie miało premiery, będzie miało premierę w drugiej połowie lutego. A potem wyjdzie pewnie 11 Lite, a potem 11T, a potem 11T Pro, a potem 11T Pro Lite, a potem jeszcze 20 innych 11, aż w końcu wyjdzie 12 i od nowa. Niektórzy się śmieją, że OnePlus kroczy drogą Xiaomi. I tak jak w każdym żarcie jest trochę prawdy, tak i tu wiele na to, że ten żart jest trochę prawdziwy, wskazuje. W 2021 bowiem OnePlus ma wypuścić smart opaskę, która ma konkurować ze smart opaską Xiaomi. Będzie kosztować jakieś 150 zł w przeliczeniu na polskie i będzie pewnie tanią smart opaską od OnePlusa. Jak ostatnio nauczył nas OnePlus, tanie produkty OnePlusa to nie są produkty, nad którymi warto się dłużej zatrzymywać. Nad tym się warto dłużej zatrzymywać, moim zdaniem. To jest smartfon, który jako pierwszy ma aparat ukryty pod ekranem. I teoretycznie go nie widać, ale jednak go widać. Czy on wyznacza nowy trend? I czy on jest pierwszy, więc lepszy? I ja się postaram na te pytania odpowiedzieć jeszcze w tym tygodniu. A wy sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jeździlibyście samochodem od Apple'a. Bowiem według plotek, Apple przyspiesza własne plany i ich samochód pojawi się jeszcze w tym roku. Co totalnie nie wierzę, ale musicie brać pod uwagę to, że jestem niedowiarkiem, a poza tym mówię do was z samochodowej dupy świata. W sumie to razem w niej siedzimy. I może przez to nie mam wystarczającego obrazu światowego rynku motoryzacyjnego. No nie, no trochę mam. No, bywałem w Stanach, byłem w Chinach. Widzę, że Chiny są bardziej rozwinięte pod kątem motoryzacyjnym niż Stany. Więc być może to jest ostatni rok, kiedy Apple może ze swoim samochodem wyskoczyć. To, że będzie elektryczny, jest pewne. Ale jak rozwiążą sieć stacji ładowania? Czy na przykład dogadają się z Teslą i będą korzystali z ich infrastruktury? Czy może będzie tak, że wprowadzą nowe regulaminy dla użytkowników iPhone'ów, MacBooków i innych urządzeń Apple'a i każdy taki użytkownik będzie miał obowiązek udostępnienia swojego domowego prądu właścicielowi samochodu Apple'a. To by był socjalistyczny pomysł. A skoro o tym mowa, możecie słusznie zauważyć, że co będziemy patrzeć na jakieś produkty zgniłego zachodu, jak mamy swoją Izerę. Polski samochód elektryczny. Rzec by można narodowy samochód elektryczny. Ponieważ spółka Electromobility Poland powstała z inicjatywy czterech spółek państwowych. I moim zdaniem to jest dla Izery największe przekleństwo. No bo co jest państwowe? ZUS, służba zdrowia, telewizja. Mógłbym wymieniać dalej, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. I żebyście nie mówili, że nie zasługuję na skrzydła husarskie, że nie jestem wystarczającym patriotą, no to podam przykład z innego rynku. Prywatny przedsiębiorca Elon Musk radzi sobie lepiej niż przedsiębiorstwo państwowe NASA, jeżeli chodzi o loty w kosmos. Także ten schemat nie występuje tylko na polskim rynku. Po prostu, kiedy gdzieś jest silna konkurencja, to ktoś odpowiedzialny za przedsięwzięcie musi czuć presję. No a jaką presję odczuwają ludzie, którzy są odpowiedzialni za przedsięwzięcia państwowe czy narodowe? No taką, żeby nakraść jak najwięcej, zanim ich wyrzucą. Teraz może ktoś się poczuł urażony, bo są ludzie, którzy zarządzają jakimiś przedsięwzięciami państwowymi i narodowymi i wkładają w to całe serce i nie kradną. No to trzeba mieć pretensje do swoich kolegów i poprzedników. Po co tyle nakradli i nadal kradną? To tak jakbym ja jako youtuber miał pretensje do ludzi, że uważają, że youtuberzy są idiotami bez honoru. No skąd się to musiało wziąć? Także takie życie. Trzeba jakoś sobie z tym radzić, nie trzeba było zostawać youtuber. Także chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko trzymam mocno za Izerę kciuki, ale to jest zupełnie niepotrzebne, bo kiedy Izera znajdzie się w kłopotach, to my Polacy jej wspólnie pomożemy. Nieważne, czy będziemy tego chcieli, czy nie.
z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Skoro Izera jest bezpieczna, wróćmy do Tesli. Już w połowie roku Elon mówił, że są bardzo blisko w pełni autonomicznego auta. Potem pojawiła się beta autopilota w wersji full. Pod koniec roku zaczęły mnożyć się pytania pod adresem Muska. Kiedy Tesle wreszcie będą jeździły naprawdę same? Elon konsekwentnie twierdzi, że od strony technologicznej wydarzy się to jeszcze w tym roku, natomiast nie ma wpływu na to, jak będzie to uregulowane prawnie. Czyli 2021 rok może być rokiem, kiedy roboty wygrają z człowiekiem w konkursie tanecznym, kiedy samochody wygrają z człowiekiem w konkursie na lepszego kierowcę, a smartfony będą nas razić prądem za każdym razem, kiedy będziemy próbowali tweetować albo pisać do byłych po pijaku. W sumie to ostatnie mogliśmy już dawno temu wprowadzić. Ale wtedy zabrakłoby bardzo dużo dobrej treści w internecie. Trochę by było tego szkoda. Z nowym rokiem pojawiają się również nowe przepisy dronowe, które weszły w życie 31 grudnia 2020 już zeszłego roku. Od teraz, jeżeli macie drona i nie jest on zabawką, a większość dronów, nawet ten maluszek, który waży mniej niż 250 gramów, nie jest zabawką, więc i tak, gdybym chciał nim latać teraz, po 31 grudnia zeszłego roku, to muszę wejść na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać egzamin online. I to w tej podstawowej wersji jest darmowe. I mimo, że nie znoszę różnego rodzaju ograniczeń, to uważam, że akurat te mają pewien sens, ponieważ o ile jako dzieci intuicyjnie uczymy się ruchu drogowego, bo jesteśmy chcąc, nie chcąc jego uczestnikami, o tyle większość z nas nie uczestniczy w ruchu powietrznym, więc takie podstawowe szkolenie i egzamin, no to to jest jak, nie wiem, egzamin na kartę rowerową. Dobrze to mieć, żeby się czegoś totalnie głupiego nie zrobiło podczas swojego pierwszego lotu dronem. Nawet takim, który jest teoretycznie nieszkodliwy. Próbuję zrobić na ten temat materiał. Przygotowuję się do niego. Idzie mi to ciężko, więc jeżeli nie lubicie dronów, to trzymajcie kciuki za moją porażkę, a jeżeli lubicie, to odwrotnie. Największe targi technologiczne w Las Vegas, czyli CES 2021, w tym roku online. Główna strona wydarzenia wygląda jak lista osób, które niedawno zmarły na COVID. Ale te czarno-białe zdjęcia to zmyła. W momencie, kiedy to nagrywam, wszyscy ci ludzie żyją. A już 11 stycznia zaczną gadać podczas wirtualnych targów. Z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że poza występującymi i tymi, którzy zostali przez występujących do oglądania zmuszeni, to nie za bardzo kogoś te wystąpienia interesują. I nie są też szczególnie ciekawe. Nas interesują nowe produkty, które też będą prezentowane wirtualnie, więc cholera wie, jak będę dla was to relacjonował. Ale jakoś będę. 11 stycznia premierę będzie miał Samsung S21, który no, będzie wyglądał jak kolejny Samsung. A ponieważ ubita przez Samsunga została seria Note, to S21 będzie można obsługiwać rysikiem. Ale ten rysik będzie prawdopodobnie do kupienia osobno. Szczegóły wkrótce, no bo 11 to już całkiem niedługo. Słuchawki. Jeżeli szukacie czegoś do biegania, bo zamknięte są siłownie dla naszego dobrego samopoczucia oczywiście, albo do odcięcia się od wspaniałych, rodzinnych ferii spędzanych w domu, to polecam Beatsy Flex. Czy powinienem powiedzieć Beatsy Flexy? Polecam Beats Flex, które przesłuchał już Mieszko i też je poleca, ale coś tam marudzi, że mu za dużo basów dają. Ale za 250 zł to nie ma się co za bardzo tym marudzeniem przejmować, bo to są naprawdę całkiem przyzwoite słuchawki. Poza tym, takim mocnym basem to się można dobrze ogłupić, a to się może przydać na nadchodzącą przyszłość, ponieważ 2021 nie wygląda mi na rok, w którym przesadny intelektualizm będzie w cenie. To bez względu na to, czym planujecie się ogłupiać, z całego mojego noworocznego serca, czyli kurna starszego znowu, życzę wam znośnego tygodnia. We are the love survivors.